Akta zła. Odcinek 5. Tragiczny romans. Czasami w życiu bywa tak, że kiedy obdarzymy kogoś uczuciem, nie dopuszczamy do siebie myśli, że ta druga osoba mogłaby chcieć dla nas źle, chcieć nas skrzywdzić czy wykorzystać. Jesteśmy w stanie wybaczyć wtedy najróżniejsze rzeczy, wierząc, że ta osoba jeszcze zmieni się na lepsze. Niestety jednak nie zawsze tak się dzieje i czasami właśnie przez to zaufanie przychodzi nam zapłacić najwyższą cenę. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczyć tajemniczej sprawy zaginięcia z wątkiem mrocznego romansu w tle. Zaginięcia młodej, 16-letniej dziewczyny, Katarzyny Domerackiej, uczennicy warszawskiego liceum. Dziewczyna ostatni raz była widziana w 2000 roku i wciąż jest uznawana za osobę zaginioną, jednak najprawdopodobniej została ona zamordowana. Jak zatem doszło do zaginięcia i czy wciąż istnieją jakiekolwiek szanse na to, że Kasia żyje? Kto mógłby stać za jej zaginięciem? Kasia urodziła się 23 czerwca 1983 roku i była uczennicą drugiej klasy liceum w Warszawie. Z nauką nie miała większych problemów. Była też bardzo lubiana w swoim otoczeniu. Nie miała wrogów. Na co dzień pogodna i uśmiechnięta, miała swoją paczkę znajomych, z którymi chętnie spędzała wolny czas. Miała też kilka lat starszego chłopaka, Łukasza. Nie piła alkoholu, nie paliła, nie brała narkotyków. Była wręcz typową nastolatką wkraczającą w dorosłość. Wydawać by się mogło, że życie takich osób jak Kasia to istna sielanka. Niestety jednak w rzeczywistości jest często inaczej. Gdy Kasia miała 10 lat, w jej życiu doszło do tragicznego wydarzenia. Utraciła wtedy w wypadku swojego tatę. Wkrótce potem rodziną zaczął opiekować się bliski przyjaciel jej zmarłego ojca, wpływowy i majętny warszawski adwokat Jan W. Z czasem bardzo zbliżył się on do Kasi i nawiązał z nią dobre relacje. Ta zaś chętnie mówiła do niego wujku. Był dla niej czuły i opiekuńczy. Często też obdarowywał ją prezentami. Chętnie spędzali czas razem i rozmawiali na najróżniejsze tematy. Można powiedzieć, że mógł on w jakiś sposób wypełnić w Kasi pustkę po utracie ojca. Z czasem matka Kasi poznała nowego partnera. Dziewczyna nie miała jednak dobrych relacji z mamą i ojczymem. Dlatego zdecydowała się po jakimś czasie zamieszkać u swoich dziadków przy ulicy Oskara Kolberga. Poza bliskością kochanych dziadków Kasi odpowiadała również lokalizacja. Mieszkanie znajdowało się wtedy o wiele bliżej jej szkoły. Większość swoich wspomnień Kasia spisywała w swoich pamiętnikach. I to właśnie one okażą się później kluczowymi w śledztwie elementami. Jeden z nich Kasia trzymała u swojego chłopaka, Łukasza. W tym pamiętniku spisywała raczej ogólnikowo wydarzenia z danego dnia. Drugi z pamiętników trzymała u swojej bliskiej koleżanki. W nim zaś było dużo więcej szczegółów z życia Kasi. I to właśnie z tego drugiego pamiętnika dowiedzieć się można było o jej prawdziwej i niezdrowej relacji z dużo starszym od siebie adwokatem. Miał on bowiem wtedy 43 lata. Okazało się, że uwiedziona przez Jana W. Kasia zaczęła się w nim z czasem podkochiwać, a ten będąc tego świadomy wykorzystał ten fakt, wielokrotnie nakłaniając ją do seksu. Oto cytat z zeznań jednej z koleżanek Kasi. Kasia miała 12, może 13 lat, gdy na przełomie 5 i 6 klasy powiedziała, że jest w jej życiu taki pan, który czasem zastępuje jej ojca. Zabiera ją na lody. Mówiła, że jest do niego przywiązana, że go kocha. Gdy byłyśmy w 7 klasie, to powiedziała, że się całują, a w wakacje po klasie 7 napisała liścik, że w swoje urodziny współżyła z nim. Jak można więc wnioskować z tej kolosalnej różnicy wieku, związek miał charakter pedofilski. Do samego zaginięcia doszło 9 maja 2000 roku. Dziewczyna wyszła z mieszkania dziadków, informując ich, że udaje się wraz ze znajomymi nad Zalew Zegrzyński i wróci około 22. Mieli w planach wspólne ognisko. To był ostatni dzień, kiedy Katarzyna była widziana. Zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie dziewczyny na policję. Sprawa zaginięcia trafiła do jednego z doświadczonych już śledczych. W pierwszej kolejności przesłuchał on rodzinę i znajomych Kasi. Mocno swoją uwagę skupił na ojczymie Kasi. Miała z nim złe relacje, więc mógł mieć związek z zaginięciem. Z czasem jednak okazało się, że mężczyzna jest niewinny, a kilka lat po zaginięciu zmarł. Następną podejrzaną osobą był chłopak Kasi, Łukasz. Mimo że chłopak od początku chętnie pomagał policji w poszukiwaniach i sprawiał dobre wrażenia, prowadzący sprawę uparcie twierdził, że chłopak z pewnością coś jeszcze przed nim ukrywa. Postanowiono więc przycisnąć Łukasza nieco mocniej, zadając trafne pytania i umiejętnie kierując rozmową. Po 3 godzinach pytań Łukasz przyznał, że jest w posiadaniu jednego z pamiętników zaginionej
i wiedział o jej znajomości z o wiele od siebie starszym prawnikiem. Mówił jednak, że Kasia była przez niego motana i sama prosiła go o pomoc w zakończeniu tej toksycznej relacji. Śledczym udało się ustalić, że owy adwokat założył dziewczynie subkonto, gdzie regularnie wpłacał pieniądze. Ciekawostką jest jednak to, że konto było sygnowane nazwiskiem Łukasza. Wychodziło więc jednak na to, że prawnik ewidentnie zacierał po sobie ślady i ubezpieczał się, aby ich romans nie wyszedł na jaw. Im bardziej policja drążyła temat adwokata, tym więcej nowych faktów wychodziło na światło dzienne. Między innymi to, że niedługo po zaginięciu oddał swój samochód na profesjonalną myjnię. Możliwe więc, że chciał zatrzeć wszelkie ślady po zaginionej. W czasie trwania przesłuchań matka Kasi zdecydowała się na skorzystanie z pomocy znanego jasnowidza, Krzysztofa Jackowskiego. Ten zaś powiedział, że jej córka nie żyje, a osobą odpowiedzialną za śmierć jest przyjaciel rodziny. Jasnowidz wskazał rejon, gdzie jego zdaniem najpewniej znajdują się ukryte zwłoki dziewczyny. Rejon ten był jednak bardzo zróżnicowany i trudny w dokładnym przeszukaniu. W poszukiwaniu wzięło udział ponad 100 policjantów z oddziałów prewencji wraz z psami tropiącymi wyspecjalizowanymi w szukaniu zwłok. Poszukiwania jednak zakończyły się niepowodzeniem. Zdeterminowany w poszukiwaniach dziewczyny śledczy łapał się każdego możliwego źródła, które mogłoby wnieść jakiekolwiek informacje mogące posunąć poszukiwania krok dalej. W tym celu zdecydował się nawet na skorzystanie z nie do końca dozwolonego w dochodzeniach sposobu, a mianowicie była to wizyta u jednej z wróżek. Została ona przed wizytą dokładnie sprawdzona, czy nie ma jakichkolwiek powiązań z zaginioną jej rodziną. Wspomniana wróżka miała już doświadczenie w podobnych sprawach, a wskazówki przez nią przedstawione okazywały się bardzo pomocne. Wizje wróżki były bardzo zbieżne z tym, co wcześniej powiedział matce zaginionej Krzysztof Jackowski. Z jedną jednak różnicą. Wróżka wspomniała o dodatkowym pamiętniku będącym w posiadaniu koleżanki Kasi. Na pytanie jakiej koleżanki kobieta odpowiedziała, że widzi koraliki i blond włosy. Policjant od razu skojarzył, o którą koleżankę może chodzić, albowiem była już wcześniej przez niego przesłuchiwana, jednak wtedy o żadnym pamiętniku nie wspominała. Zdecydował się więc postawić wszystko na jedną kartę. Pojechał do niej jeszcze raz i powiedział, że wie, że ta coś ukrywa. Jak się okazało, faktycznie tak było. Dziewczyna była w posiadaniu drugiego z pamiętników. Kasia zostawiła jego na przechowanie, a w nim zawarte były niezbite dowody na potwierdzenie charakteru znajomości Kasi z adwokatem. Zawierał on informacje takie jak dokładne opisy spotkań wraz z datami i adresami hoteli. W pamiętniku znajdowały się też informacje o tym, jakoby zazdrosna żona adwokata Kasia domagała się, by ten wyjawił jej prawdę o ich znajomości. Wspominała też o incydentach, gdzie w furii adwokat kilkukrotnie uderzył Kasię. Informacje z pamiętnika zostały sprawdzone i potwierdzone przez policję. Śledczy po tym, jak wizje wróżki okazały się prawdą, postanowił przedstawić jej kilka różnych zdjęć, m.in. bliskich zaginionej. Wróżka poprawnie wskazała, kto znajduje się na zdjęciach. W pewnym momencie wyciągnęła jedno z nich i powiedziała, że na zdjęciu znajduje się morderca. Na zdjęciu znajdował się adwokat, Jan W. Wróżka powiedziała, że nie chciał zabić dziewczyny. Doszło do tego przypadkowo. Pokłócił się z Kasią i uderzył ją, a gdy dziewczyna upadła, ten pogrążony w furii wielokrotnie ją kopnął. To dało policjantowi wskazówkę co do możliwego dowodu zbrodni, mianowicie buta podejrzanego ze śladami krwi ofiary. Gdy tylko prokurator wydał zgodę na przeszukanie domu i samochodu adwokata, policjant niezwłocznie udał się na miejsce. Skrupulatnie przeszukano dom i auto podejrzanego. W aucie znaleziono włos poszukiwanej, to zostało jednak wytłumaczone tym, że w końcu często woził ją autem. Ale poza tym znaleziono również but terenowy o grubej podeszwie, na którym znajdowały się zaschnięte już ślady krwi. Zapytawszy adwokata o krew, ten zmieszany zaczął tłumaczyć, że to pewnie z polowania po ustrzeleniu sarny. Jednak jak później sprawdzono, był to zwykły blef. Jan W. nie był członkiem Związku Łowieckiego i nie bywał na polowaniach. Udało się więc zdobyć najważniejszy dowód w sprawie. Zdecydowano się przekazać go prokuraturze, a ta zaś wysłała go do badań do laboratorium na uczelni w Gdańsku. Tam jednak niespodziewanie but zaginął bez śladu. Najważniejszy dowód w sprawie przepadł, a pozostałe dowody były niewystarczające, by móc oficjalnie oskarżyć podejrzanego o morderstwo. Nasuwa się więc pytanie, czy do zaginięcia głównego i możliwe, że też jedynego dowodu przyczyniły się znaczne wpływy i znajomości adwokata? Jan W. nie przyznał się do utrzymywania kontaktów seksualnych z nastolatką. Zeznał, że ostatni raz widział Kasię 5 maja 2000 roku.
Zapytano 9 maja, powiedział, że był w sądzie w Legionowie w dziale ksiąg wieczystych, a potem w swojej kancelarii. To jednak nie mogło zostać potwierdzone, bo nie prowadzono żadnego rejestru osób odwiedzających sąd w Legionowie. A co do kancelarii, to tłumaczył, że nie może wyjawnić, z jakimi klientami się spotykał, gdyż jest to objęte tajemnicą adwokacką. Tajemnicą adwokacką zasłonił się również wspólnik Jana W. Sąd zwolnił prawnika z zachowania tajemnicy, jednak ten wciąż odmawiał składania zeznań. Z bilingów telefonicznych wynikało, że adwokat i nastolatka kilkukrotnie kontaktowali się przed zaginięciem. W dniu zaginięcia również było jedno połączenie. Po godzinie 16 i trwało 30 sekund. Okazało się, że nie było to ostatnie z połączeń, gdyż dzień po zaginięciu, 10 maja, również zarejestrowano jedno krótkie połączenie. Zapytano o treść rozmów, adwokat odpowiedział, że był dla dziewczyny jak wujek i często rozmawiali na różne codzienne tematy, że to nic szczególnego. Na tym sprawa stanęła i mimo niedawnych prób jej rozwiązania przez archiwum X nie udało się dokonać jakichkolwiek postępów. Choć poszlak jest wiele, to wciąż brakuje twardych dowodów, a pozostałe ślady mogły zostać raz na zawsze zatarte. Ciała Kasi do dziś nie odnaleziono, a jedynymi możliwymi wskazówkami co do miejsca jego ukrycia są zeznania Krzysztofa Jackowskiego i Wróżki. Co się stało z Katarzyną Domeracką? Nie wiadomo. Póki co zostaje nam tylko liczyć na to, że być może z czasem ujawni się ktoś, kto mógł wiedzieć coś więcej w tej sprawie, lub że w mordercy odezwą się w końcu wyrzuty sumienia i przyzna się do popełnionej zbrodni. O sprawie Kasi można usłyszeć również w jednym z odcinków magazynu kryminalnego 997. Jest to odcinek z 17 maja 2018 roku. I tymi oto słowami pozostaje mi zakończyć dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję słuchaczu za twój poświęcony czas. Przypominam też, że wszelkie źródła, z których korzystam przy przygotowywaniu danych odcinków, zawsze podaję w opisach. Zapraszam Cię również do obserwowania podcastu na Spotify i zasubskrybowania kanału na YouTube. Z racji tego, że podcast istnieje od niedawna, wciąż jest mało znany, więc wszelka pomoc przy jego promowaniu, na przykład chociażby w formie subów czy udostępnień, będzie dla mnie bardzo znacząca. Z góry dziękuję. Na dziś z mojej strony to tyle i do usłyszenia w kolejnym odcinku, jak zwykle w każdą sobotę. Cześć!